hasła. Od 2 dni systematycznie tracę głos, więc przepraszam, jak będę skrzyczeć. Dzisiaj prawie go odzyskałem, także dziękuję wam bardzo serdecznie za pomoc. Niektóre rady były dobre, z innych nie skorzystałem. Najlepsze to był single malt zapijany wodą z solą. I to pomogło wczoraj wieczorem. A nazywam się Piotr Pasich. Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj przed wami wystąpić i bardzo fajnie, że dzisiaj przyszliście akurat na moją prezentację. O. Mam nadzieję, że mi bateria wytrzyma, bo poprzedni prelegent, Michał Pipa, chyba zgarnął dwa zasilacze. Moja prezentacja będzie dzisiaj na temat message brokerów. Co to jest? Opowiem wam oczywiście, dowiecie się wszystkiego. Będę opowiadał przede wszystkim o tym, dlaczego powinniśmy z nich korzystać, że nie jest to takie straszne, nie zabierze nam dużo czasu, tak samo jak testy, i może nam wspomóc później utrzymanie aplikacji produkcyjnych. Możecie się ze mną skontaktować prawie wszędzie z małpką Piotr Pasich, ewentualnie między imieniem i nazwiskiem jest jeszcze kropeczka, albo przez stronę Xsolva, gdzie pracuję w tej chwili. Więc, możemy zacząć, tak? No, to ja wam jeszcze opowiem, o czym jeszcze będę opowiadał. Opowiem wam o Batmanie. To jest Batman z lat 60. Ja znam troszeczkę młodszego. Później, jak każdy szanujący się programista, posiedzimy na Facebooku. Siedzicie na Facebooku w pracy. Ja siedzę. Tłumaczę się tym, że robię też aplikację Facebooku. Bo w końcu logujemy się z Face'em, nie? Później wyślemy królika w kosmos, skorzystamy z kosmicznych technologii NASA, można to zrobić. Dowiemy się, jak zrobić inteligentny dom z PHP-em. I ktoś z was naciśnie czerwony guzik. Ale jeszcze nie wiem kto. Wymyślę po drodze. Mam też przy sobie kapelusz pełen fajnych giftów. Dostaniecie to i... Nie wiem, czy będzie chciał, żebym rozdał jeszcze 2 wejściówki na DBCona. Ale kto je dostanie, będzie zależało od was, kto będzie miał wtedy akurat czas, żeby wyjechać do Szczyrku w weekend. Fajnie, prawda? Fajnie. Jest dużo takich rzeczy fajnych. Cool, fancy, bluesy, jazzy. Na przykład jest coś, co jest fajne od ćwierć wieku. Korzystacie z tego na co dzień, żyjecie z tego. Wiecie, co to jest? Co już ma ćwierć wieku historii? To jest internet. To jest mój symbol internetu. To jest w tej chwili u mnie na tapecie, w tablecie. Internet jest z nami od 89. CERN został wtedy wymyślony. Został wtedy wymyślony cały protokół www. Jak to ma być przekazywane, hiperlinki i tym podobne rzeczy. Wyglądało to bardzo fajnie. Chcecie zobaczyć w ogóle pierwszą stronę? Ja widziałem już pierwszą stronę. Jest absolutnie absorbująca i genialna, mimo że nic nie robi poza przedstawieniem wam dokumentacji. A nie lubimy dokumentacji. Wtedy lubiliśmy. Tak wygląda pierwsza strona. O, ledwo widać. W każdym razie kiedyś ekrany były czarno-zielone. Linki się nie podkreślają na niebiesko, nie ma styli. To co możecie zrobić? To wpisać sobie cyferkę, na przykład 10, która odpowiada za helpa, kliknąć Enter i się przeładowuje. Kurczę, kilka podstron, zupełnie inny interfejs niż w tej chwili, zupełnie inaczej to wygląda. Jednak to wtedy było takie zupełna nowość. Wtedy też zupełnie inaczej promowały się takie strony. Teraz jak chcecie rozpromować stronę, to idziecie do Google'a, zaczynacie swoje tam kampanie, nie kampanie i tak dalej. Wtedy gość, który wymyślił ten protokół, poszedł do kolegi obok na kawę i powiedział, patrz, co fajnego zrobiłem. Czyli tak jak ja robię w robocie, jak coś fajnego zrobi. Zawsze przychodzę i mówię do swojego PM-a, poklep mnie po głowie, bo zrobiłem fajną rzecz. Moja była PM-ka, Celina, już wie, jak wtedy reagować. Głaszcze mnie po głowie i mówi, ładnie, papi, fajnie, że to zrobiłeś. Jest ze mnie dumna, ja z siebie też. Wtedy bardzo mało strony robiły. Po prostu pokazywały tekst. Przez dobrych kilka lat zupełnie nie wchodziliśmy w interakcje z użytkownikami. Teraz jest zupełnie inaczej. Ja w piątek jeszcze deployowałem aplikację. Najgłupsza rzecz, deployować aplikację w piątek. To nie jest śmieszne.
Nic się nie posypało. I... No... I sobie zdałem sprawę, jak bardzo źle podchodzę do tej aplikacji. Ponieważ zdaje mi się, że ona jest bardzo prosta. Tam są jakieś tutoriale, tam możesz wstawić jakiś komentarz, zalajkować, zszerować. Ta aplikacja nic nie robi. Ona udostępnia content użytkownikom. Jeszcze bardzo mało ją angażuje. A mimo to, tam się dzieją niesamowite rzeczy na serwerze. Nie dlatego, że aplikacja jest nieoptymalna, tylko dlatego, że tam jest taki ruch, że ludzie chcą to czytać, chcą się angażować. Cały czas klient przychodzi i mówi, jak możemy ich zaangażować bardziej. Robimy jakieś konkursy, można wygrać naprawdę fajne rzeczy. I ten serwer się nie nudzi. On robi dużo więcej, niż robił 25 lat temu. Jest sobie ten użytkownik i on naparza. Daj mi tutorial, daj mi zdjęcie, pokaż mi to, jak mam coś zrobić, jak mam obrobić moje fotki, a później jeszcze udostępnij to znajomym. On cały czas o coś pyta, on cały czas czegoś chce od mojego serwera. Żeby jeszcze wam bliżej pokazać, jak to działa, zamieńmy ten serwer na nie na użytkownika, tylko na programistę. Czy ktoś z was kiedyś zaczął pracę od freelansu? Był sam w zespole, robił wszystko, pewnie. Każdy zaczynał od strony za 1600 zł. I tak jest. Ktoś z tobą naparza. Ja przez jakiś czas pracowałem sam w takim projekcie i po drugiej stronie jest klient, jest twój PM, tester, cały czas czegoś od ciebie chcą. A wyślij mi raport, a wyślij mi maila, a wyślij mi coś tam. A ty jeszcze musisz dostarczać tutaj feature'y, bugfixy, te raporty, wszystko musisz dostarczać. I w końcu masz web kwadratowy i chcesz uciekać. I w tym momencie, słuchajcie, wkracza Batman. Wiecie, kim jest Batman polskiego internetu? Paweł Tkaczyk. Pewnie go znacie. To jest taki słynny polski bloger, który 2 tygodnie na Facebooku wkroczył i mówi. Słuchajcie, Batman mówi. Do was. Jest tak zajebisty, że ma nawet ramkę poza... Dymek poza ramką. I mówi, co zrobić w momencie, kiedy się nie wyrabiacie z robotą. Pierwszą rzecz, o której mówi, jest optymalizuj. Kurde, pani Batman, mam wszystko zoptymalizowane, jestem programistą, no to moja robota. To nic, Batman myśli dalej. Automatyzuj. Mam testy, mam wszystko, wszystko jest zautomatyzowane, dalej się nie wyrabiam z robotą. Podeleguj. Jeżeli jesteś programistą, nie wyrabiasz się z robotą, to jest to tak logiczne, że powinno być podstawową zasadą. Jeżeli się nie wyrabiam, jeżeli potrzebuję zrobić więcej w tym tygodniu, to dorzucę drugą osobę. Jestem sam, zespoły mogą mieć do 8 osób, no to spokojnie jeszcze mam zapas, prawda? 2 osoby sobie poradzimy. Problem rozwiązany, pał. A tym bardziej w 4. No to co mogę zrobić? No to poprosiłem kolegę, żeby mi zrobił kawy, bo jak idę na kawę, to spędzam pół godziny w kuchni. Drugi kolega idzie grać za mnie w piłkarzyki. Bo jak idę do kuchni pograć w piłkarzyki, to pół godziny nie moje. Jest jeszcze PM-ka, która odpisuje za mnie na maila. Po 4 godziny nie moje. I nagle mi się znalazło mnóstwo czasu. Tylko dlatego, że wydelegowałem 3 najprostsze zadania. I wiecie co? 2 tygodni to działa. A teraz wróćmy do naszego serwera. Czy to się zdaje logiczne? Nie. A teraz? Teraz to się zdaje logiczne. Dlaczego tego nie robimy? Dlaczego wszystko trzymamy na jednym serwerze? Nie myślimy o delegowaniu, tylko cały czas o pewnej optymalizacji. Przecież jak użytkownik przyjdzie i wyśle, nie wiem, zdjęcia do obróbki, chce coś udostępnić na Facebooku, chce coś wysłać do innego webserwisu. Wyobraźcie sobie na przykład, że robicie sklep internetowy, który musi wysłać zamówienie do hurtowni. Ale ta hurtownia ma tak kijowe API, tak wolne i tak straszne, że musicie zawsze czekać 20 minut na odpowiedź. Czy chcecie, żeby ten użytkownik czekał 20 minut na odpowiedź? Bym nie czekał, ja bym sobie poszedł do innego sklepu. Tak samo jest w tym momencie. Po co on ma czekać? Ja złożyłem zamówienie. Bo jeszcze lepiej. Kto był ostatnio w urzędzie? Teraz już się poprawiło. 10 lat temu było tak, że była pani Jadzia w okienku, stała, przychodziło się do niej
z papierami, na przykład z takim z zamówieniem albo z potwierdzeniem, z czymkolwiek. Składało jej się: dzień dobry, pani Jadwigo, jak się pani dzisiaj czuje? Może kawki, herbatki, ciasteczka przyniosłem. A przy okazji podanie. I ja bym chciał, żeby to zostawić tylko takie podanie. Nie musimy się tym teraz zajmować. Ja sobie przyjdę po odpowiedź za tydzień. Poczeka! I pani Jadzia zaczyna jej rozpatrywać na miejscu. Ale potrzebuje zapytać o coś kierownika. Więc idzie do kierownika. Poczeka! No. I my stoimy sobie tak przy tym okienku, a kolejka rośnie, rośnie, rośnie. Nieprzyjemne, nie? A co by się stało, jakby pani Jadzia miała 3 kuwetki obok i wrzuciła to podanie do kuwetki? Byłoby dużo lepiej. Nie byłoby kolejek w urzędach. Teraz chyba tak skarbówka działa. A tym bardziej tak działa, jak jest więcej patentów. Więc co zrobić, żeby ta komunikacja była jak najlepiej? Ta komunikacja jest tutaj najważniejszym i najtrudniejszym punktem do opanowania. Chciałbym o niej troszeczkę dłużej porozmawiać. Czyli musimy jakoś ze swojego serwera www skomunikować się z innym web serwisem. Co zrobić w tym miejscu, żeby do niego przemówić, ale tak, żeby nasz użytkownik nie musiał czekać. Najprostszym rozwiązaniem jest komunikacja bezpośrednia. Na przykład po reście, prawda? Zgodzicie się. API jest bardzo fajne, szybko odpowiada zazwyczaj, ale ja mam zupełnie inne doświadczenia z API. REST śpi, zawsze jest nieżywy, coś nie odpowiada, coś mu nie działa. Mam taki swój ulubiony kawałek kodu, z którego jestem strasznie niedumny i niezadowolony, ponieważ API, z którym miałem się kiedyś komunikować, raz odpowiadało, raz nie. Ale średnio 1 na 3 odpowiedzi przychodziła pozytywna. Więc zrobiłem sobie Wile'a z Trycatchem i on próbował się z nim skomunikować 3 razy, dopóki nie dostał dobrej odpowiedzi. Po 3 razach już wypluwał bot. Ale nie było to zbyt ładne. Zgodzicie się ze mną? Jest to zbyt si. Czyli to odpada z 2 powodów. Przede wszystkim nie lubię resta od tej strony, a po drugie nie o tym chciałem dzisiaj z wami mówić. Innym pomysłem, który gdzieś tam padł dawno, dawno temu, kiedy jeszcze byłem niedoświadczonym programistą, którym wciąż jestem, było skorzystanie z bazy danych. Wrzucamy coś do bazy danych, później ktoś inny to odbiera, dopiero wtedy wysyła to zapytanie. Jak sądzicie, sprawdziło się? W serwerze deweloperskim się sprawdziło. Ja wysłałem zapytanie, kolega je odebrał i byliśmy happy. Mogliśmy nawet wysłać 2 zapytania. 3. Ale nie 200. Na studia będąc, myślałem, że zakleszczenie baz danych to jest bardzo mały problem. Nie, tak nie jest. Zakleszczenie baz danych to jest bardzo duży problem. Więc podsumowując bazy danych do kolejkowania, database sucks messaging. Ale to jest bardzo dobry pomysł, żeby zostawić coś tam w środku, żeby coś w środku nam to obsługiwało. Tylko pytanie co? Coś takiego sprytnego, co wpada nasza wiadomość, idzie i wpada do kolejnego serwisu. Znacie kolejki first in, first out? To jest chyba najszybsze, najlogiczniejsze. To co wpada, idzie od razu. Wpada, idzie od razu. Dokładnie tak samo powinno to działać. To jest coś. To jest właśnie kolejkowanie. To jest i obsługują to message broker. A żeby wam udowodnić, że to faktycznie działa i nie trzeba korzystać w każdym przypadku z resta, oczywiście nie nadaje się też do każdego przypadku, to pokażę wam kilka use case'ów, z których korzystacie być może na co dzień, z niektórych nie, na przykład z kosmicznych technologii NASA i jeszcze. Ale że to faktycznie obsługuje dużą ilość zapytań. Chciałbym się z wami w czasie. W moim wypadku będzie to 10 w przyszłości, 10 dzień października, kiedy cała firma zaczyna oczekiwać na wypłatę. To jest fajny dzień, nie? Fajny. Wszyscy oczekują. Wiecie, co wtedy ludzie robią? Wchodzą w taką aplikację, wchodzą w pierwszą zakładkę, patrzą na swój stan konta, ale pod spodem jest ten fajny guzik. Ja się zastanawiam, czy już została ta kasa wysłana? No co robię? Odświcz. Ile jest osób na sali?
500? 400? 300? Każdy robi odśwież. Ile to jest zapytań? Dużo. Wiecie, ile mają banki klientów? Troszkę więcej. Jak każdy będzie robił takie zapytania, to pójdzie po reszcie, to wasz serwer będzie bardzo smutnym i leniwym serwerem. Ale co wtedy trafi do użytkownika? Do użytkownika przede wszystkim trafi pierwszy komunikat. Serwer padł! No kto by się spodziewał? Ale wiecie, jak mają użytkownicy? Nieważne. Okej, odśwież. I wiecie, co się dzieje dalej? O! Transfer mi się skończył. Kurczę. A miałem jeszcze 100 mega. To jest przecież tyle pamięci. Miałem jeszcze 100 mega i transfer mi się kończy. Dobra, no to może jeszcze raz spróbuję. Może jeszcze mam tam jakieś 10 kilo. Bateria. I to są największe problemy komunikacji aplikacji mobilnych z API. Wszystko ci się kończy. Kończą ci się zasoby, a jeszcze niech, nie daj Boże, jak jedziesz pociągiem. Przecież to są takie dziury z komunikacją, gdzie nagle ci się gubi internet, że w ogóle jest jakaś sakra. I w końcu się kończy tam, czarnym ekranem. A chciałem dać żonie, że może już sobie buty kupić. Dobra. Ale załóżmy, że znalazłem ładowarkę. Znalazłem do telefonu, nie do komputera. I mogę uruchomić tą aplikację z powrotem. Czego ja tak naprawdę oczekuję od aplikacji jako użytkownik? Ja nie oczekuję od niego, żeby ona się co chwilę komunikowała z serwerem. To mnie mało interesuje, naprawdę. To mnie w ogóle nie obchodzi, co ona tam robi pod spodem. Ja chcę wiedzieć, kiedy mi się zmieni stan konta. To jest to, co chcę wiedzieć jako użytkownik końcowy. Więc dlaczego zaprojektować aplikację z guzikiem odśwież, kiedy mogę po prostu poinformować użytkownika, że właśnie to są pieniądze. Bardzo brzydkie słowo, prawda? Korzystacie z innych aplikacji? Z Twittera. Korzystacie z Twittera. Twitter jest teraz bardzo oblegany przez naszą konferencję. Dużo się tam dość dzieje. Za każdym razem, jak coś się dzieje, na przykład przy moich postach, to dostaję takie powiadomienie. Wyobrażacie sobie korzystać z Twittera, odświeżać go co chwilę, żeby on wam powiedział, czy macie jakieś powiadomienie. Przecież jak po konferencji bym odświeżył tego Twittera, to byłoby ich 200. I dlatego właśnie to tak nie działa. To mnie poinformuje o tym, że mam jakieś powiadomienie od razu. Więc dlaczego nie może tego zrobić tak samo aplikacja bankowa? Otóż może. I robi. Mam kasę. Miałem kawał na koniec, że to był żart księgowego. No. I tak to działa, fajnie. I skoro mam już tą kasę, załóżmy, że to nie był żart księgowego, faktycznie dostałem swoją wypłatę na konto, to co muszę zrobić? Jako dobry śląski mąż. Poinformować żonę. Nie, że może iść do sklepu i kupić sobie nowe buty. Czym to zrobicie? Przecież do niej nie zadzwonicie, bo zaraz wyleci z roboty. Napiszecie do niej na Facebooku, na pewno siedzi na Facebooku. Prędzej odbierze Facebooka niż telefon. A, dobra. Jeszcze mi uciekł jeden z... Przepraszam. Widzicie, wracając jeszcze do naszego banku. Mamy pieniążki, ale jeszcze się tym nie cieszmy. Co się stało? Co było pod spodem? To jest sytuacja bardzo mobilna. Jesteśmy sobie w stanie ją wyobrazić, ale wyobraźcie sobie coś dużo bardziej mobilnego. Coś, co nie ma 10 megabajtów transferu do wykorzystania, 100 megabajtów albo 1,5 giga miesięcznie. Problem jest bardzo poważny, kiedy macie naprawdę ograniczone zasoby i potrzebujecie to rozwiązać jak najmniejszym kosztem. Ktoś kiedyś to sprawdził i był to Andy Stafford i Arlen Nipper z IBM-u. W 1999 roku, to był miliard lat temu w IT, i obliczyli i zrobili bardzo fajny system. Zrobili kolejki MQTT, telemetry i transport, i obliczyli, że do utrzymania połączenia i do sprawdzenia, do utrzymania połączenia, żeby ten bank mógł was poinformować, że już macie kasę na koncie, wystarczą tylko 2 bity na raz. To jest coś. I potrzebujecie już
wykorzystywać aż tyle transferu, nie musicie się martwić o baterię, bo nie jest to aż tak wykorzystywane. A dostajecie od razu odpowiedź, bo to połączenie jest cały czas utrzymywane. Dobra, to teraz idziemy do tych ciekawszych spraw, czyli do Facebooka i do mojej żony. Mamy aplikację facebookową, ja z niej korzystam na komórce, troszkę jej nie lubię, ale czasem mi się przydaje, żeby właśnie gdzieś tam tego poinformować, jak przed mnie patrzę, można sobie gdzieś się zakryć przed ścianą i napisać, że nie wiadomość. Można jej napisać, cześć kochanie, mam już kasę na koncie, możemy iść na zakup. I tutaj się dzieje dokładnie to samo. W 2012 roku jeszcze nie było Messengera dla Facebooka, dla aplikacji mobilnych. Lucy Zhang, jedna z głównych programistek Facebooka, została postawiona przed problemem komunikacji naprawdę milionów użytkowników dziennie z aplikacji mobilnej. Wiecie, ile osób dziennie korzysta z Messengera? Prawie 300 milionów. Każda wyśle po 50 wiadomości. To jest dopiero Big Data. To jest zupełnie inna dyskusja. Tutaj API naprawdę może nie wyrobić, jakbyście tego nie zeskalowali. Poza tym mamy jeszcze koszty biznesowe. Tutaj w momencie, pomyślcie następnym razem, kiedy coś zapostujecie na Twitterze, na Facebooku i tak dalej. Co się dzieje pod spodem? Czy to idzie API, czy to idzie RESTem, czy to idzie czymś? To idzie przez protokół MQTT. I to bardzo fajnie rozwiązało te wszystkie problemy, o których mówiliśmy. Problem czarnego ekranu, że w końcu ci komórka pada. Jak dokładnie? Zbadał to Steven Nicholas, na swoim blogu opublikował bardzo fajny wpis, gdzie pokazał, jak o ile lepszy jest i szybszy jest MQTT w stosunku do połączeń HTTP. I powiem wam, że tutaj będzie mała tabelka, gdzie HTTP będzie miał w jednym punkcie dwa razy więcej. Zobaczycie, który. Tutaj mamy 93 razy większą przepustowość łącza, mniej baterii wykorzystuje do wysłania wiadomości. To już jest pierwsza oszczędność, która tak naprawdę nas interesuje jako użytkownika końcowego, bo dłużej poklikam z żoną, dowiem się nawet, w którym sklepie chcę typ. Mniej, żeby odebrać. To jest dopiero coś. Nie muszę cały czas sprawdzać. I teraz niespodzianka, raz będzie lepszy. Lepszy jak lepszy. Po prostu potrzebuje więcej energii, żeby utrzymać się w połączeniu. Mamy jeszcze użycie... Fajnie, nie? To jest tak samo jak z prezentacją troszeczkę wcześniej Mariusza Gila z AHWM-em. Jak jest szybszy? No jest dużo szybszy. Więc chyba warto z niego korzystać. Ale ile to jest dokładnie? 170 razy, 11 razy i tak dalej. Ile to jest dokładnie? Ile? Zainstaluję sobie takiego rabbita na serwerze, to i on mi uciągnie, nie wiem, 20 zapytań, wczoraj z kimś rozmawiałem na ten temat, 20 zapytań, ktoś inny rzucił 1000, ktoś inny 3000, ja mówię, że w okolicach 10 to jest standard. Pan, który się nazywał Joe Speed, świetne nazwisko, jeżeli chodzi o publikowanie czegokolwiek na temat performance'u. Jakbym miał takie nazwisko, to bym na żaden inny temat nie pisał. Pochwalił się swoimi wynikami. Ile może taki rapid wytrzymać? Zgadnijcie, ile? Użytkowników na sekundę. 21 milionów. Ale oni coś muszą robić, prawda? Oni muszą wysyłać te wiadomości. Tego jest troszkę więcej. 273 miliony wiadomości na sekundę. Jak macie mniej w swoich aplikacjach korzystających message brokerów, to znaczy, że coś jest z odbiorcą nie tak. Właśnie dlatego, z powodu niskiego obciążenia, z powodu tego, że nie musimy utrzymywać dużym kosztem połączenia z message brokerem, MQTT jest dedykowany dla aplikacji. Ale jest jeszcze coś więcej. Jest Advanced Message Broker. Rabbit jest bardzo fajny, Rabbit ma wszystko. Rabbit ma MQTT, ma Stompa, ma AMP. Ja bardzo lubię Rabbita z tego powodu, że zawsze mogę się przełączyć.
Po co jest nam M-Coupem? Wyobraźcie sobie taką puszkę, która ma 2 na 3 na 8 metrów. Tą puszką jesteście w stanie stwierdzić, co to jest prawdziwa mobilność, kiedy wysyłacie ją 500 km nad ziemię i ona tam zaczyna latać. Myślicie, że to jest mobilne? Tutaj macie co chwilę nadajniki, co chwilę źródła prądu, co chwilę możecie gdzieś odebrać. Nie, to jeszcze nie jest odpowiednia mobilność. To jest mobilność, o której mówimy. Na początku wspomniałem, że dwóch panów w 1959 roku rozwiązało pewien problem, ograniczając się do 2 bitów. To jest właśnie ten problem. Wysłanie satelity na orbitę okołoziemską. No i dostali właśnie takie zadanie, jak się z nim skomunikować. W 1999 roku do IBM-a przyszło NASA razem z kompanią naftową i powiedziało, że chcą obserwować i monitorować swoje pociągi w kwestii właśnie z satelity. To była wtedy dość taka nowość i trzeba było wszystkie protokoły napisać z początku. I oni to zrobili. Oni właśnie wtedy w IBM-ie wymyślili cały system działania kolejek MQTT. Więc wyobraźcie sobie tego satelitę nad Ziemią i wyobraźcie sobie, że go teraz odwracacie, żeby obserwować to, co się dzieje w kosmosie, żeby odbierać. Wiecie, jak kosmos jest duży? Jest duży, duży, duży. I podobno cały czas się rozszerza. My go będziemy obserwować. Na całym świecie są takie farmy satelitów, które nasłuchują radiowo kosmos i one zbierają całe mnóstwo informacji. To też jest big data. Facebook jest przy tym maleństwem. Ale te dane, poza zbieraniem i zapisywaniem na dysku, czy jeszcze w NASA pewnie używają tych taśm magnetycznych, trzeba je jakoś obrobić. A NASA ma zawsze problem z budżetem. Kiedyś nawet czytałem książkę Dana Browna, który troszeczkę prześmiewczo podszedł do NASA i do ich wykorzystywania pieniędzy. Ale tak naprawdę oni, że na wszystko wydają grube miliony i nic z tego nie wychodzi. Ale od czasu do czasu zdarzy im się zrobić bardzo fajny projekt. Rozwiązać na przykład problem infrastruktury. My jesteśmy mali, mamy powiedzmy po 5, 10, 15 projektów w firmie. Ile macie? Pomyślcie teraz o tym. My mamy kilka większych projektów, w których jest zaangażowana łącznie cała firma. Oni ich mają w okolicach 50, 100, 150, cały czas w które cały czas są zaangażowani ludzie i zasoby. Każdy z tych projektów potrzebuje coś policzyć. I co, będziemy takie komputery wysyłać do każdego z projektów? Będziemy kupować całą infrastrukturę? Ta infrastruktura wygląda paskudnie. Potrzebujecie na przykład 60, 80, 100 tysięcy procesorów do policzenia takiej farmy, tego co ona dostaje. Kiedyś był taki program SETI. To było pierwsze podejście do ograniczenia właśnie tych kosztów, czyli zaangażowanie społeczności międzynarodowej w te obliczenia. Nie kupowanie 100 tysięcy procesorów tylko po to, żeby policzyć to, co pochodzi z kosmosu. Ale nie we wszystko możemy zaangażować użytkowników, nie wszystko możemy im wysłać, nie wszystko może wypłynąć. Dlatego jeżeli rozejrzymy się po takiej farmie, od czasu do czasu znajdziemy kontenery z napisem Nebula. Te kontenery rozwiązują problem. W jednym takim kontenerze jest 15 tysięcy procesorów i niesamowita moc obliczeniowa. Jeżeli potrzebujecie 2 kontenerów, dorzucacie drugi kontener, przyjeżdża TIR, zrzuca kontener, przychodzi pan Franek i podłącza kabelek. Z drugiej strony są air conditioner. Z drugiej strony jest klimatyzacja, więc o wszystkim pomyśleli. Jeżeli potrzebują to przetransportować z jednego końca kraju na drugi, to przechodzi pan z dziszek swoim tirem, zabiera kontener i jedzie na drugi koniec kraju. No, świetna sprawa, bardzo mobilna. Tam, gdzie potrzebuje mocy obliczeniowej, tam ją mam. Nie muszę kupować za każdym razem do każdego projektu nowej infrastruktury. I to działa na AMP. To działa wszystko na rabicie. I w 2008 roku, kiedy zostało to wymyślone, cała idea, została ona wymyślona jako IaaS, Infrastructure as a Service.
Czyli to jest to, o czym mówię. Macie kontenery, możecie je połączyć i udostępnić wam infrastrukturę. W naszym przypadku, w przypadku naukowców, czy ludzi, którzy robią internety, taką infrastrukturą są nasze cloudy. Wszystkie cloudy, na których sobie możemy zainstalować Rabbita i zrobić Rabbita, jakieś inne message brokery i zrobić na nasze playeczki. To jest nasza infrastruktura. W 2010 roku planowali, ponieważ NASA odrobinę ma problem z utrzymaniem stron internetowych i znalezienie jakichkolwiek stron po dacie otrzymania przez nich dotacji jest skrajne z niemożliwością. Planowali uruchomić kolejny serwis, czyli PAS, Platform as a Service. Miało to polegać na tym, że zeskładowaliby w jednym konkretnym miejscu kilkanaście takich kontenerów i udostępnili ich protokoły. Protokoły, frameworki, dokumentacje, metody komunikacji i tak dalej. Moglibyście wynająć sobie na przykład jeden taki kontener przez internet, tak samo jak teraz działa Amazon. Wynajmujecie sobie kontener i wrzucacie tam co chcecie. Macie do wykorzystania niesamowitą moc. Dwa lata później, w 2012 roku, miała zostać uruchomiona strona internetowa, gdzie możecie sobie uploadować swój pliczek, który będzie miał 20 terabajtów i policzyć, co w nim jest, przeanalizować go. To miało być software as a service. Znacie jakieś przykłady? Na przykład platform? To zna Heroku. Świetnie, Heroku jest przykładem takiej właśnie platformy. Teraz będę się śpieszył, bo już mi tam krzyczy. Mamy tutaj mnóstwo elektroniki, z którą możemy się skomunikować, ale cały czas o message brokerach. Ale porozmawiajmy na chwilę o PHP, czyli bierzemy trochę elektroniki, to się nazywa Androino i ten moduł na samej górze możemy podłączyć do internetu. I wiecie, jak się z tym skomunikować? Z naszą elektroniką? Z naszą elektroniką? Właśnie za pomocą PHP i kolejek. Nie potrzebujecie znać żadnego protokołu, żadnej dokumentacji i nic. Potrzebujecie wiedzieć tylko, co wrzucić do waszej kolejki, żeby to odebrać. Nie wiem, na przykład włącz światło, sprawdź temperaturę w moim mieszkaniu. Można zautomatyzować całe mieszkanie trzema płytkami. One nie są drogie, one są po $15. Tylko trochę długo idą, bo złe są. Tutaj załączyłem wam link, po prezentacji będzie go można znaleźć, z całym tutorialem, jak to dokładnie podłączyć. Jak zautomatyzować wasze mieszkanie. Możecie zacząć od światła, to jest naprawdę świetna zabawa. Kod w środku takiej maszynki jest bardzo prosty. On się zawiera w kilku linijkach, czyli inicjalizacja naszego odbiorcy, połączenie się i uwierzytelnienie z kolejką. Później mówicie kolejce, że hej, jestem, mogę już odbierać, mogę już włączać i wyłączać światło w kuchni. A na końcu jeszcze wysyłacie wiadomość, że jest włączona. Z drugiej strony PHP może zrobić to samo, też w pięciu linijkach, za chwilę wam pokażę. Dosłownie, łączy się z naszą kolejką, uwierzytelnia się i wysyła wiadomość. Połóż mi światło w kuchni. Fajna zabawa. Ja się bawiłem chyba z tydzień. Żona dostawała naprawdę... Nie no, wyobraźcie sobie, robicie obiad w kuchni, a nagle światło włącz. I nie wiecie, o co chodzi. I chciałem wam pokazać, jak to zrobić w PHP. Tak, z takiej ciekawostki. Czym się programowało mikrokontrolery? W PLS? W jakichś dziwnych językach? W PLC? Jakieś dziwne języki, nie? Teraz w JavaScriptie. Ale to jest temat na inną prezentację. Jeżeli będzie PHPers w Warszawie, to zapraszam, będziemy o tym rozmawiać. Dobra. Jak zainstalować Rabbita? To jest chyba najprostsza rzecz na świecie. Kto ma Ubuntu, to zna polecenie sudo apt get install. Powiedzcie, że nie zrobiłem literówki. Gdzie?
Rabbit. Ampule, bo message broken. Message queries. Server. Tyle. Jak kliknę na kartę, mi powie, że jest zainstalowany. Jest zainstalowany. Wczoraj mi się zainstalował chyba z pół godziny na tym wagrancie. Okej, ale to tylko przez połączenie internetowe. Symfony mi się instalował półtora. Dobra. Po zainstalowaniu, tak samo jak z bazą danych, musimy dać mu znać, że mamy nowego użytkownika. Musimy mu tego użytkownika zrobić. Widzicie? Nie widzicie. Oczywiście, że nie widzicie, że nie widzicie. Lepiej, nie? Macie polecenie RabbitMQ CTL add user. Wpisujecie na przykład test z hasłem test. Coś nie działa? Chyba się na tym nie znam do końca, tak jak myślałem. A, sudo, przepraszam, bardzo dobrze. To powiedział. Nie, to dostaniecie kartę. Zgłoście się później po kartę. To są karty, bardzo fajne karty. Muszę mówić, że jak nie gram w pracę, to pracuję. Później musimy bardzo podobną komendą przypisać jeszcze użytkownikowi uprawnienia odpowiednie. Zamiast add user dajemy add privileges. I to już właściwie wszystko. Możemy przejść do kodu. Chcecie przejść do kodu? Ja też, ja się przygotowałem. Dobra. To mogę zamknąć. Lecimy od początku. Przede wszystkim potrzebujemy naszej wiadomości. Jesteśmy obiektowi. Więc będzie to nasza wiadomość message, ona przyjmuje sobie stringa, ustawia datę, żeby nie było, że to jest po prostu przekazanie stringa w jakimś obiekcie, to jeszcze ustawimy sobie datę. Mamy dwa gettery i na dole. Oczywiście serializujemy i deserializujemy, ponieważ do message brokerów zazwyczaj nie wysyłamy obiektów, tylko ich reprezentacja jest serializowana. Więc musimy sobie jeszcze to obsłużyć. Kod tej klasy jest bardzo prosty, ona sobie jest. Powiedzmy, że to jest jakaś nasza struktura danych. Musimy też mieć coś, jakiegoś resolvera, który przerobi nam tą klasę na coś czytelnego dla naszego Rabbita. Taka klasa będzie się nazywała message resolver. Co ona będzie przyjmowała? Będzie przyjmowała przede wszystkim naszą wiadomość, która jest stringiem. Całe szczęście nie mamy typingu dla typów prostych. I będziemy sobie preparować taką wiadomość. Czyli sobie tworzymy nasz znany obiekt. I zwracamy reprezentację klasy mqpMessage, to jest standardowa klasa w tym przypadku, ze serializowanym messagem. Łatwo, nie? Już mamy wiadomość. Teraz musimy ją tylko wysłać. Zobaczę, czy tu jeszcze czegoś nie mam. Okay. To działa. To zamkniemy. Musimy ją wysłać. Symfony, bo jesteśmy firmą symfoniarską i to jest właśnie taka komenda w symfony. Tak się zaczyna pisać klasy obsługujące komendy z command-line'a. Żeby było jak najprościej, to powiemy symfony, co chcemy dokładnie zrobić, czyli że chcemy coś opublikować w Rabbicie. Żeby było łatwiej wać, to dorzucimy mu parametr, który będzie nam mówił o tym, co chcemy robić i że kolejny parametr, czyli tam app, console, x w Rabbit publish i to, co będzie dalej później po publish, to będzie nasza wiadomość. I teraz musimy się skomunikować. Ale żeby nie było łatwo i żeby było solid, przewijam. To, żeby było solid, to nie zrobimy tego stąd, tylko utworzymy sobie nowy serwis, który będzie w jakiś tam sposób reużywany. W tym miejscu pobieramy naszą wiadomość
i wywołujemy nasz serwis, którego jeszcze nie ma, który musimy dopiero napisać i publikujemy wiadomość, że ta wiadomość została opublikowana. Takie też logiczne. Teraz wchodzi nam pierwszy słownik. Pierwsze słowo w naszym słowniku. Jest to producer, publisher. To jest nasz system. Taki ludek, który sobie tam publikuje, mówi cały czas, co robi to, co ma robić. Wyślij maila, skompresuj obrazki, opublikuj coś na Facebooku, wyślij wiadomość. To jest też ten nasz ludek, który mówi, że coś, czegoś oczekuje od dalszych serwisów. Tutaj będzie już brzydko. Chciałem, żeby było bardzo zrozumiałe. W naszym konstruktorze oczywiście przyjmujemy naszego message resolvera, którego przed chwilą napisaliśmy, i konfigurację dla MQP. Oczywiście tworzymy sobie odpowiednio nasze połączenie, odpowiednie parametry, to jest dość logiczne. I tu się zaczyna to, na czym chciałbym się chwilkę skupić, czyli na połączeniu z naszym message brokerem. To jest dość proste, do tego jest kolejna klasa, którą warto znać. Ona się nazywa MQP Connection, żeby było śmieszniej. Do niej, tak samo jak w konfiguracji bazy danych, podajemy kolejno host, port, login i hasło. Tyle wystarczy. To wyciągamy z naszej konfiguracji. Pac. Mamy już wszystko. Ale musimy coś opublikować, prawda? Nie chodzi nam tylko o połączenie. Musimy też wiedzieć, gdzie to opublikować, czyli w którym channelu. Pobieramy sobie taki channel, żeby wiedzieć, że tam jest. I publikujemy naszą wiadomość. On tutaj dostanie naszą wiadomość, przerobi ją odpowiednio na nasz obiekt EMQP Message, tak jak to napisaliśmy. I pakujemy go w funkcję w metodę wysyłającą. Nasza metoda wysyłająca jest też dość prosta. Wybieramy sobie nazwę kolejki phpconf.pl. Wybieramy mu kanał. Deklarujemy tą kolejkę. Do tej pory nie rozumiem, dlaczego musimy ją zdeklarować, ale w momencie, kiedy ona nie istnieje, ona jest stworzona w tym momencie. W sytuacji, kiedy ona będzie istniała, on po prostu ją sobie wyszuka i z niej skorzysta. Dokładnie taka sama sytuacja i ten sam kawałek kodu będziemy mieli w aplikacji, która będzie odbierać. I publikujemy prostą wiadomość tekstową. I tyle. Możemy już sobie teraz zamknąć połączenia i kanał i MQP. To jest wszystko, co musimy zrobić, żeby opublikować wiadomość. Szybkie, prawda? Są do tego gotowe biblioteki. My na przykład korzystamy z biblioteki WoWo Queen Bundle, która teoretycznie jest dedykowana dla Beanstalka, ale spokojnie będzie współpracowała z każdym innym protokołem MQP. To jest właśnie najfajniejsze w kolejkach. Nieważne, co macie w środku między jedną a drugą aplikacją. Ważne, że jest to albo MQTT, albo AMQP. OK. Opublikowaliśmy wiadomość, ona sobie tam leży w rabicie, o ile nie było żadnych problemów po drodze. I teraz musimy ją odebrać. To działa bardzo szybko, użytkownik już dostał request powrotny, już wie wszystko, co się dzieje i teraz musimy odebrać tę wiadomość, prawda? Mamy drugie słowo w naszym słowniku, jest to konsumer. Konsumer odbiera tą wiadomość i musimy mu też stworzyć metodę. Tutaj większość tej klasy się w tej chwili powtarza, żebyśmy mogli łatwo zauważyć, co się dzieje dokładnie. Ale stworzymy sobie małą, krótką metodę konsum. Zrobię teraz małe brzydactwo, dziadostwo. Wrzucę tutaj output interface, żeby wam pokazać później w konsoli, że to działa. Robię sobie taki myczek, przepraszam. I robimy dokładnie to samo, czyli ustawiamy channel, deklarujemy kolejkę, która się nazywa phpconf.pl i mówimy mu i ustawiamy mu callback,
czyli drugą metodę Consume Message. Za każdym razem, kiedy będziemy mieli odebrać pojedynczą wiadomość, on trafi do tej metody Consume Message. Zaraz ją sobie napiszemy. Odbieramy. Czy ja słyszę chrapanie? Odbieramy naszą wiadomość tak samo, jak ją wysłaliśmy, mniej więcej. I ustawiamy while. Ta komenda będzie cały czas chodzić, cały czas będzie nasłuchiwać, tak samo jak nasza komórka cały czas nasłuchuje na tym Facebooku czy w naszej aplikacji internetowej. Jak cały czas nasłuchuje tej kolejki, tak samo w tym momencie cały czas nasłuchujemy. Dlatego musimy też pamiętać, żeby na serwerze, serwer nam na przykład nie killował tej aplikacji co 4 minuty, bo co pół godziny. Też musimy o tym pamiętać. Czyli nasłuchujemy i za każdym razem, kiedy on dostanie tą wiadomość, on wskoczy do naszej metody. Jeżeli pisze. Mamy consume message, który oczywiście pobiera message. To jest typ AMQP message, czyli my musimy z niego pobrać jego ciało i zdeserializować. I dopiero teraz mamy naszą wiadomość. Mamy ten obiekt typu message, który sobie napisaliśmy. Możemy opublikować mu spokojnie naszą wiadomość na ekranie konsoli. To jest wszystko. Teraz jeszcze zostaje nam trochę kodu nowego, czyli zdeklarowanie całej konfiguracji. O, już napisaliśmy. Szybko się programuje, nie? Jeszcze komenda dla konsumera, która wygląda bardzo podobnie. I tyle. Pokazać wam, że to działa? O, super. Nie, mówiłem, że robimy proste wiadomości w stringach. Co chcecie opublikować? Okoń? Okoń może być. Spróbuję go jeszcze ostrzec na układzie. Ostatnia szansa. A ja, ale komputer. O, wiadomość się opublikowała. Możemy też sprawdzić, czy ona tam jest. Ona tam trafiła do kolejki php.com.pl, trafiła jedna wiadomość. Proszę, patrzcie. Już kończę. Już naprawdę. Jedno, co teraz musimy zrobić, to uruchomić konsumera. Ta wiadomość jeszcze nie została przez nikogo odebrana. My ją teraz odbierzemy. Ta-dam! Ok. Dobra, mamy jedną ostatnią rzecz do zrobienia, bo już mnie Darek tutaj goni. Mamy do kliknięcia guzik. Kto nigdy nie korzystał z kolejek? Nieprawda. Masz aplikację w banku, masz Facebooka, wszędzie są kolejki. Nie. No chodź, wciśniesz guzik. Ja sobie uruchomię kolejkę. Red button. On mi mówi, że czeka. Proszę wcisnąć. Ta-dam! Możesz też zobaczyć, co on tam zrobił. Czekaj, jeszcze pokażę, że on faktycznie odebrał tą wiadomość. Odebrał, tak, jest, odebrał. Możesz zobaczyć jeszcze klikając w click here. Ludzie, co by mnie zabili za ten click here. Dziękuję, brawa za internetowi organizatorowi.
Cudownie. Więc, mówiąc szczerze, to jest mój blog. Tak, to jest mój blog, na którym właśnie został opublikowany, właśnie przez kolegę został opublikowany artykuł na temat message brokerów. On się opublikował, na pewno. A jak nie, to się opublikuje. To są message brokery. Jak może się skomunikować, to to zrobi. Tak, na którym możecie doczytać więcej szczegółów na ten temat. Dziękuję.